Witamy serdecznie. 18 dzień października na Klinika Defek. SKFTS Poznań, PKS Siatkarz Jarocin, set pierwszy, stan 0 do 0. No i zobaczymy, jak to się wszystko dzisiaj ułoży. Nasza drużyna jak na razie bez punktu, wygraliśmy jednego seta, może dziś się to zmieni, gramy z zespołem notowanym na pewno wyżej. Siatka, out, zdaniem sędziny. 1 do 0, chyba jeszcze nie warto kłócić się o to nocy. No taka trochę kontrowersyjna na początek decyzja, ale zostawmy to, grajmy dalej, 1 do 0. Po jeden można było pewnie to bronić, byliśmy za daleko. Dzisiaj gramy w ustawieniu w piątek. Napierała Kaczmarek, Kuszkanowska, Balicja i się ja. Łącznie Ścieślak oczywiście. Nie daliśmy rady uderzyć, teraz będzie akcja dla Jarocina. I po bloku 1-2. Trochę chyba nie ten kierunek tym razem wybraliśmy. Może zrobimy to lepiej, coś tam podpowiada teraz trener Majcher. Znaczy na nasz młody zespół płaci ciągle klikowe za to, że dopiero debiutuje w reprezentacji zawodniczym. Muszą się ograć, aby zarębiało się to tak jak trzeba. 1-2. Odbiera Balicka, możemy z tego grać się jak... Trochę niepotrzebna to była teraz akcja. Nie to tempo akcji Ścieślak, ale dostaniemy piłkę za darmo. Warto by tu było powalczyć o skończenie. Po raz drugi nie wchodzi, że ta druga linia niepotrzebnie używa nasza rozgrywająca tego zagrania tak często. Sami się pogubiliśmy na kontrze, jest szansa, była rywalek. Po tym razem przejście linii środkowej, no ciekawa interpretacja arbitra, 2-2. Grajmy dalej, wyrównany początek, ale mamy problem z zakończeniem własnego ataku. Taktyka, może to się jeszcze zmienia, może jest to po prostu nasz błąd, to nieważne. Przed nami kolejna akcja. 3-2 prowadzenie Jarocina w pierwszym secie. Posadzcie, to jest trudne, zawsze piłka do wyciągnięcia. 4-2. Początek spotkania, materiał SKF TV, 18 dni października. Roku 2015, hala Centrum Politechniki Poznańskiej, około godziny 10:05. Odbieraliśmy, teraz można było z tego grać niepotrzebne. To są złe wybory, a my się non-stop z Balicką przekrywą. Mnie to kompletnie nie przynosi tutaj jakichkolwiek rezultatów. Dziwne decyzje podejmujemy na początku spotkania, bo to nie są dobre decyzje. Trzy akcje, nie kończymy czasu zaproponować coś nowego, jeśli chcemy to wygrać. Druga szczęśliwa piłka i powoli zaczyna się odjazd zespołu przyjaźnego. Przyjmiemy się opanować, zobaczymy. Na razie pierwsza część materiału dobiega końca, przystanie 2-6.